Hej, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z The Casting of Frank Stone. Moi drodzy, jesteśmy w chwili obecnej po przejściu, a właściwie po skończeniu ostatniej sceny i teraz, jeżeli dobrze pamiętam, będziemy chyba szukać warsztatu Franka. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. O, mamy gdzieś znajdźkę. Maybe it helps him somehow. Honestly, I don't even think he wants to be helped. No dobra. What do you mean? Rozmawiajmy, ale jak się dostać na górę? It's more like an obsession. And it's gotten pretty weird. Okay, elaborate on that, please. Maybe it's just the way he was dealing with all the stress or guilt or whatever, but he sort of started researching all kinds of non-traditional philosophies. Non-traditional. Dobra, tutaj już wiemy, że w tamtym miejscu będzie kontynuacja fabuły, więc jakby... Nie, nie. Musimy znaleźć to przejście tam na górę. Look, I shouldn't have said anything. Well, you did. I don't want to give you guys the wrong idea. My dad's a straight shooter, that's it. Sure. Whatever you say, man. Czyżby tutaj było przejście wyżej? Domyślam się, że pewnie tak. Dobrze, tutaj mamy wejście na górę, ale wydaje mi się, że raczej na pewno będziemy musieli tutaj to przestawić w jakiś sposób. Bo tutaj widzę, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przejść. Gdzie my mamy to przepchnąć? Czekajcie, sprawdzimy sobie jeszcze tą drugą stronę od razu. Tutaj też coś możemy ruszyć. Czyli widzę, że możemy... No to domyślam się, że pewnie będziemy musieli sobie ścieżkę zrobić. Tak w sumie troszeczkę wygląda, chyba że mogę tu coś przejść, nie. Też to nie wygląda za bardzo na ścieżkę. Dobrze, ale co możemy zrobić w takim razie z tym wózeczkiem? A, czyli mogę go sobie dowolnie... Dowolnie przenieść, ale... Czekajcie, tutaj widzę... Aha, czyli tutaj mamy przejście górą. Tylko, że tutaj mamy... O, chyba tutaj musimy to przenieść, tak mi się wydaje. Tak, mamy. Wespnij się, więc teraz będziemy mogli przejść do góry. I raczej zdobędziemy tą jedną znajdźkę, ale jeszcze nie do końca. Sprawdźmy dokładnie każdy zakamarek. Ale tutaj widzę, że chyba... A nie, możemy się przecisnąć, więc chyba tutaj nawet musieliśmy przejść. Tak, i teraz możemy przejść na drugą stronę. Nie spadamy, nie spadamy, nie spadamy, nie spadamy. Dobra, i domyślam się, że tu pewnie będzie checkpoint. Dobrze, także w razie czego możemy sobie przejść, no i tutaj raczej będziemy musieli przeskakiwać. I mamy znajdźkę. Także tutaj raczej na 100% będziemy mieli kolejny pionek i widzę od... opalowy żeleniec? Wygląda troszeczkę jak... Czy ja śpiła w Dead by Daylight? No dobrze, ale schodzimy na dół, dlatego że tutaj już mamy tak na dobrą sprawę wszystko zebrane, więc jedyne miejsce, do którego powinniśmy pójść, to jest właśnie przejście tutaj. Tutaj dalej coś będzie, chociaż jeszcze bym sprawdził na wszelki wypadek tutaj tą drugą stronę, bo tutaj się nie rozejrzeliśmy do końca. A widzę, że jakieś pomieszczenie tutaj jest. Nie pokazuje nam to dalej jakby części fabularnej, więc domyślam się, że dobrze, że tutaj jesteśmy. O, proszę bardzo, mamy maskotkę, klauna z Dead by Daylight. Why is it always clowns?
No, tylko uważaj, bo ci rzuci kurde butelką i będzie po tobie. No dobra, słuchajcie, wszystko sprawdzone teoretycznie, więc nie pozostaje nam nic innego jak iść dalej do warsztatu Franka Stone'a. Bardzo jestem ciekaw. Czy to jest tu? Wait a second. Guys, this is it. This is the machine shop. No nie wiem. Holy crap. It is. Man, Chris, you really know how to find the coolest stuff. Totally. Nice work, Chris. Let's look around and see what we can find. Yes. Yeah. You really think we're gonna find anything the police miss? They're pretty thorough, right? They do miss stuff. Look at that. The train? Yeah. Yeah, in the article, it's a skeleton crew now. We're all pulling triple duty. I'm the only one left who even knows how to work some of the machines. The rolling miller, the shears, the freight transfer system, said Frank Stone. If Frank was the only one left who knew how to use the freight transfer system, and that one's still suspended, I bet it never got searched. Not thoroughly. Ah, good point. I doubt there's any bodies in there. There's no harm in looking, though, right? If it's even possible to get up there. Let's find a way. Come on. No nie wiem. Ale widać, że Chris wydaje się taka mega podekscytowana tym wszystkim. Ale ja nie wiem, czy to jest moja droga, dobry pomysł, żeby tutaj się kręcić, kurczę. Dobra, przeszukajmy standardowo wszystko tak jak leci. Każdy możliwy zakamarek, żeby niczego nie pominąć. Czyli dobra, musimy się dostać na górę. No dobra, no tutaj widzimy jakieś schody. Naciskamy? No naciskamy. Should open the door, right? Maybe there's something useful in there. Kluczyk. I chyba tylko kluczyk. Czyli domyślam się, że będziemy musieli się przedostać do tamtego pomieszczenia, tylko jak to odpalić? Sprawdź, co znalazł Rob. Generator z Dead by Daylight, nie wierzę. Looks like, yeah. Let me take a look. To wam łatwiej będzie, jak w dwójkę będziecie go robić. Hey, can I ask you something there? Sure. How come you never asked me to work on your movie? Oh, well, it's Chris's movie. She decides who works on it. Yeah, but I mean, you know I'm like a huge horror guy too. I could have been helping you right from the start. But it's not... That wasn't, Wasn't what? We're making a horror movie, yeah, but like, I don't know. Point was for me and my girlfriend and best friend to all do something together. Like, just us. So, I'm just in the way, then. Startujesz do mojej dziewczyny, chcę chwilę pogadać z Chrisem na sam. Czy ja wiem, czy on startuje? Może trochę, ale też nie bądźmy agresywni. All right, look. The truth is, all night I've been trying to get a few minutes alone to talk to Chris, and it hasn't been easy. You're annoyed that Chris doesn't want to run off and make out with you in the lair of the man who nearly made me an orphan. That's not what I said. It's not my fault she's more focused on her work than you, man. Give me a break. What's up, party people? So that door over there needs power for it to open. I saw a key in there.
Think it could be useful? Could be, yeah. Generator working? Nah. Unfortunately, it's toast. I can get it working. Just need to scrounge up a few parts and it'll be good as new. Then let's go scrounging. Nie można po prostu go dotykać, jak w Dead by Daylight. Chociaż w sumie, no, nie będę ukrywać, że Robert miał trochę racji, że Chris jest zdecydowanie bardziej zajęta swoim dziełem niż nami. Dobra, znajdź części potrzebne do naprawy generatora. O, proszę, już coś mamy. Lewitująca śrubka może być. Sprawdźmy tutaj na dole, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. Zobaczmy, co tutaj ewentualnie. Ale widzę, że tutaj chyba nie bardzo nic nie ma. Tutaj jeszcze były jakieś warsztatowe rzeczy. Może tutaj coś znajdziemy? Prędzej tu. O! Dobrze mi się wydawało. Dobrze, czyli mamy teoretycznie dwie części do naprawy generatora. Nie widzę chyba za bardzo, żeby to była jakakolwiek dodatkowa trzecia. Więc myślę, że możemy na spokojnie musi naprawić. Czekaj, trzeba... Nie. Wróć. O, Jamie. Czy będą takie same dźwięki jak w przypadku naprawiania generatorów, jak w Dead by Daylight. Kiedy będziesz trzymać w celu naprawy generatorów, się testu umiejętności. A, okej. Okay. Tak myślałem. Czyli jednak dokładnie jak Dead by Daylight. Tylko niestety nie ma offeringów, żeby sobie testy poprawić nieco. Chciałem trafić w ten świetny test umiejętności, ale... O, trafiłem. No i naprawione. Thanks. Zastanawiam się jeszcze, bo tak. Na pewno te drzwi, które były tutaj po lewej stronie, te na przycisk. Ja na pewno możemy otworzyć. Ale zapaliła się, słuchajcie, lampka przed tamtymi drzwiami. Chociaż moment, może tamten klucz jest potrzebny do tamtych tych. Tu chyba możemy wejść w ogóle. Albo tu jest do tego potrzebny kluczyk. Okej. Ale sprawdzę tamte drzwi. Na wszelki wypadek. Przecież raczej wątpię, żeby one się otworzyły. No nie, dalej są zamknięte. Okej. Czyli wydaje mi się, że tutaj chyba... O! Co się wydarzyło z kontrolerem? Halo? Dobra, wydaje mi się, że mi się chyba pad rozładował. Podpięty jest, więc powinno już wszystko ładnie działać. Mam tylko nadzieję, że kabla nie urwę. No dobra, wchodzimy. Push the button. Oh yeah, now we're getting somewhere. Dobra, znajdź drogę do biura. Okej, okay, tutaj już widzę, że musimy znowu coś przerzucić. Tutaj mamy drzwi. Otwarte. Zamknięte, tak? To raczej na pewno tędy droga będzie. Może jakaś latareczka? No trochę zimno. Can't believe they got me crawling through the roof ducts like a raccoon. Jakiś shop. Dobra, ale tutaj też nic nie widzę, więc raczej. Okay. What have we here?
No proszę, skrzyneczka, ale to jest chyba skrzyneczka na wszystkie fanty. Zobaczmy. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to, co ostatnio odblokowaliśmy, to był ten topór, który pojawił mi się na czwartym miejscu. Czy one nie są po kolei w takim razie? Albo zbieramy jakieś, które gdzieś nam... Ha, interesujące. Maybe this key will open up the boxcar. Dobrze, ale domyślam się, że możemy chyba już tymi drzwiami oczywiście wyjść. Find anything? Yep. It's got a label on it. F. Stone. Holy shit. You think? This could be a real connection to Frank Stone. Oh man. No raczej Frank Stone. No dobrze, ale no halo, Chris. No Chris, nie blokuj mi ścieżki, co ty robisz? Let's see if the key unlocks the boxcar. Domyślam się, że raczej na pewno. Ależ dziwne jest dla mnie to, że policja tutaj nic nie przeszukała. Up. Still need to go up. No dobra, ścieżka jest prosta. Czy wy na pewno chcecie tu skakać? Niestety nie mamy wyjścia. Pójdę pierwszy z wahaniem. Na pewno chcesz to zrobić? Ja myślę, że na pewno chcę to zrobić. Are you really sure you want to do this? Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Zwłaszcza, że słychać, jak bardzo to się waha wszystko. Got you. Thanks, man. That would not have been a pleasant way to go. I would not have wanted to break it to your dad. That would be an even more unpleasant way to go. Yo, check it. Wow. Right through the wall. Jezus, kochany, się ręki wystraszyły. Oh, what the fuck? Oh, shit. Damn. Is that a... Yeah. And it's got friends. Oh Jesus. This is insane. Co to za dźwięk? Nie podoba mi się to. Must have come loose when the freight broke through. Czy my się tu możemy w jakikolwiek sposób przyjrzeć tej dłoni? Nie. To jest jakaś kartka. Dobra, najpierw przeszukamy sobie to, co nie jest jakby no, potrzebne. Okej, czyli tutaj są informacje o morderstwie. Okej. Czyli wiadomo, że coś się działo. Notes? Dziennik Millwright, korporacja Sandra Steel. O, możemy otworzyć. Who are these other people? What the heck? No zdecydowanie coś tu jakieś różne bronie. What the heck? Projekty broni. Frankston przygotował konkretną broń dla każdego ze swoich ofiar. Ja pierdzielam, jakiś nawiedzony. Znaczy, no, jest jakby nie patrzeć nawiedzony. O kurczę.
No dobrze, ale tutaj, moi drodzy, jest fragment taki, który da nam dalszą część fabuły. Czy to będzie głowa? Ojejku. Oh, fuck! What is it? Tak myślałem. Oh, damn! I think she was one of Stone's victims. They never found her. They never found her. I don't think the police ever found this place. How do you know that? Because they went and just left all this stuff here. I'm sorry, man. I think I gotta go get my dad now. What? This is like real deal, no joke kind of shit, man. No, you can't get the sheriff now. I'm serious. We really shouldn't be in here anymore. Robert, back off, man. Just wait. Wait for what? Chris, I know how important your movie is. But this whole place is part of an actual murder case now. It's ancient history. There's no statute of limitations on murder. Which means right now, we're tampering with evidence. You wanna fuck with that? But the movie? The movie's done. Oh. Robert's right. You should get the sheriff. We got what we need. Go. Ta w ogóle jak front nagle zmieniła. Don't touch anything else, okay? We should get the hell out of here. No raczej. O kurde, dobra, klapą. A mogę z nią porozmawiać? Nie mogę porozmawiać, dobra, to uciekamy klapą. We gotta go. Nie wierzę. Maybe we should wait outside until Robert comes back. Nie możesz tego rzeczy myśleć, że poruszanie jej to dobry pomysł. Zszokowany, ja nie wiem, co ona w ogóle robi. Hey, whoa, what the fuck? You can't move that. Yo, chill out, man. I'll put it back before the sheriff gets here. I'm just gonna get one quick shot first. Sure, yeah. Can't miss an opportunity to exploit Frank Stone's actual victims for your movie. We're making this movie together. Doesn't feel like we're doing much together at all lately. Not just the two of us. Hi, May. Every time I turn around, there you are with Robert. I can't seem to get a second alone with you. We're alone now. Yeah. And all I can think about is you and Robert. Hi, May. I love spending time with you, and I love making this movie with you. But I don't do jealous guy. Sorry, not what I signed up for. So if that's how it's gonna be, then maybe that's it then. That's it? What do you mean that's it? I mean, maybe it was fun while it lasted, but that's it. Z nadzieją. Chcę, żeby nam się ułożyło. Nie zdołam cię przekonać, żebyś zmieniła zdanie. Trochę ona mi się, szczerze powiedziawszy, nie bardzo ta Chris podoba. Ale w sumie, no... Kurczę, ciężko jest mi to określić. No to jest, no nie dziwię się, że Jamie jest zazdrosny, no bo... Jakby nie patrzeć, ale z drugiej strony... Może Diamond... Z nadzieją. Chris, I know it's been a little rough lately. I'm sorry if I've been a little anxious and stuff. I want our relationship to work, you know? I know it can work. Przeznaczenie zmienione. Okay. So, should we wait outside? You go. I'll be right there, promise. Please don't make me jealous of a disembodied hand. Huh. Is there a reason I should be? Ew?
Oho. Ładnie. Obudziliśmy fabrykę. Huh? What? I don't know. Całym szacunkiem, ale chyba spadamy? Znaczy, wiecie co wam powiem? Ja mam pewne przypuszczenie, że gdybyśmy próbowali ją w jakikolwiek sposób ratować, albo by nas dojechał ten potwór, albo byśmy wpadli razem ze mną. A nie wiem, co się z nią stanie. Czy ona wróci, czy ona nie wróci? Ciężko jest mi to określić, ale wiem na pewno, że chyba dobrze postąpiliśmy. Ale, moi drodzy, ja myślę, że to jest też dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Także widzę, że w następnym odcinku będziemy się tutaj dalej dobijać, dalej, żeby tutaj znaleźć informacje, co dalej. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Także ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję, słyszymy się w kolejnym, także trzymajcie się, cześć, pa, pa.